uczą zarówno w małych miejscowościach, jak i dużych metropoliach. Na ich lekcje uczniowie czekają z wypiekami na twarzy, bo szerokimi garściami czerpią ze zdobyczy najnowszych technologii. Można powiedzieć o nich śmiało, że to nauczyciele na miarę XXI wieku. Dzięki inicjatywie Państwowego Instytutu Badawczego NASK ci fantastyczni ludzie mieli okazję się poznać i wymienić pomysły. Nauczyciel się tu sam zgłosić nie może. To dzieci muszą powiedzieć, to jest nasz Osehiro, to jest ktoś, na którego lekcje my czekamy i te lekcje są dla nas super fajne. Osehiro to rozwinięcie programu OSE, czyli Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Pod tą nazwą kryje się szybki, bezpłatny internet, którym Ministerstwo Cyfryzacji chce objąć wszystkie szkoły w Polsce. Koniec przyszłego roku. Wszystkie szkoły w Polsce powinny mieć możliwość dostępu do szybkiego internetu. I to jest ta baza, od której zaczynamy całą resztę. Entuzjazm udzielił się w zasadzie wszystkim. Pani Julita przyznaje, że przyjeżdżając do Warszawy zupełnie nie wiedziała, czego się spodziewać. Nie wiedziałam, czy ja się tu w ogóle odnajdę, tak? No wiadomo, muzyka, plastyka, coś tam sobie pani robi, coś tam sobie pani wymyśla, żeby było atrakcyjnie na lekcji. Okazało się, że spotkałam fantastyczne osoby i nie ma znaczenia, czy ktoś uczy polskiego, bo są tu i poloniści, są i matematycy, są informatycy, są chemicy, są fizycy. Jest po prostu bardzo szeroki wachlarz osób, które są niesamowite. Każdy przynosi pomysły. Dla przykładu, zespół pani Doroty opracował grę terenową Dzień Otwarty, w której uczniowie i rodzice mogą lepiej poznać swoją nową szkołę. Tutaj jest taki ogólny zarys. W każdej szkole jest organizowany Dzień Otwarty Szkoły, więc i uczniowie, i rodzice mogliby wziąć w tym udział, poznać w ten sposób szkołę, poznać klasę, a przy tym dobrze się bawić, nie tylko zwiedzać, ale też rozwiązywać różne zadania i zagadki. I one są wręcz naszpikowane różnymi aplikacjami i nowoczesnymi technologiami, które można wykorzystać. To bardzo dobrze, że polscy nauczyciele nie tylko chcą wiedzę przekazywać, ale też sami chętnie korzystają ze szkoleń. Dla wPolsce.pl Maciej Zemła.